Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, zaczniemy od najdawniejszych czasów, wtedy, kiedy w ogóle nasz kosmos zaczynał być, i przyjdziemy do dnia dzisiejszego, tak jak zapowiada tytuł. A zajmiemy się wodą, bo to jest substancja, która jest niezbędna. No i jednym z zadań, jednej ze specjalności geologicznych, ale to jest często połączone z innym działaniem innych specjalności, jest właśnie znalezienie, wydobycie i utrzymanie dostępu do wody, prawda? Bez wody nie da się żyć. Pytanie, co widzimy oprócz beczki oczywiście. To teraz podpowiedź. Widzimy takie urządzenie, którymi niestety zazwyczaj tylko panie nosiły wodę niekiedy z dużych odległości na użytek codzienny. To były różne rozwiązania techniczne. Tutaj mamy inne. To jest pomnik pani, która nosiła wodę. W takim miejscowości Złoty Potok w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i ona tak naprawdę na miejscu się nazywa wódka, ale żeby nie kojarzyło się z pewnym trunkiem, to ja napisałem, że to jest pomnik niosącej wodę. Proszę Państwa, właśnie przy pomocy tego urządzenia, prawda? No wyobrażam sobie, że jak się tak nosiło ileś takich pojemników wody w ciągu dnia na użytek codzienny, prawda, jedzenie, pranie, mycie i tak dalej, no to można było na karku albo na ramieniu się poważnych odcisków nabawić. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że ten pomnik jest umieszczony na małej wysepce, o tutaj, na tym lepiej widać, w takiej niebieskiej smudze. No, możemy to interpretować jako potok, prawda? Bo tam jest i z tyłu i mostek. Proszę Państwa, czyli to jest dla mnie niejako symbol tego, jak jest nam potrzebna woda, no i że ktoś wpadł na pomysł, żeby postawić pomnik osobie, która wodę przynosi. Woda, jak wszyscy tutaj myślę wiedzą, składa się z wodoru i tlenu. No i pierwsze pytanie jest takie, czy to są pierwiastki jednego pokolenia? Czy powstały jednocześnie? Czy powstały w tym samym czasie w przeszłości? No bo wszystko ma początek, ale jak uczy nas przykład niektórych seriali w telewizji, nie wszystko ma koniec. Proszę Państwa, no to, o czym możemy mówić w ogóle o naszym kosmosie, to się zaczęło od wielkiego wybuchu. My sobie postawiliśmy punkt zerowy na upływ czasu. To tam trochę się różnią oceny, ale takie ostatnie w miarę wiarygodne to jest, że było to 13,8 miliarda lat temu. Jak to wybuchło, to miało bardzo wysoką temperaturę. Ocenia się, że po upływie 10 do minus 42 sekundy, czyli niewyobrażalnie małego czasu od wielkiego wybuchu, temperatura była również niewyobrażalnie wysoka, 10 do 32 kelwinów. No, nie będziemy uzupełnień robili. O, dobrze, schowało się. Ale i wtedy wszystko było jednorodne. Nie było różnicy między poszczególnymi cząstkami, ale już kiedy upłynęło bardzo wiele czasu, czyli 10 do minus 8 sekundy od wielkiego wybuchu, zindywidualizowały się pewne cząstki, tak to można powiedzieć. Jedne powiedziały, ja to jestem kwarkiem takim, ja to jestem kwarkiem innym, a my to jesteśmy gluonami. Czyli było to przygotowanie do tego, żeby się tworzyły protony. No a proton to co to jest? Proton to jest jądro atomu wodoru. Czyli już jedną sekundę po upływie, jedną sekundę po wielkim wybuchu mieliśmy jeden składnik gotowy, czyli protony. One były jeszcze bez elektronu, bo otaczających tej powłoki elektronowej wiadomo, że wodór ma tylko jeden elektron, ale to się jeszcze wtedy nie pojawiło, bo była za wysoka temperatura. Ale tym jeszcze dalej nie będziemy zajmowali. Czyli mamy jądra wodoru. Jeden składnik wody już mamy. Jedną sekundę po wielkim wybuchu. Dopiero około 400 milionów lat później,
od wielkiego wybuchu, po upływie takiego czasu, pojawiły się pierwsze gwiazdy. I to była fabryka powstawania wielu, wielu, wielu innych pierwiastków, z którymi stykamy się dzisiaj. Znakomitej większości w wyniku reakcji jądrowych. Czyli wtedy też pojawiły się atomy tlenu. A zatem tlen jest młodszy o 400 milionów lat od wodoru. Wodór to jest w ogóle taki staruszek jak ja, nie? W stosunku do tlenu. Proszę Państwa, no ale ten tlen był skupiony w gwiazdach, a my mamy na Ziemi, prawda? Nie wszystkie gwiazdy sobie tak spokojnie istniały. Niektóre z nich miały byt bardzo niespokojny. Albo cyklicznie, tak jakby pęczniały i eksplodowały, nazywamy je nowymi, albo miały jeden, ale za to bardzo solidny wybuch. I rozpraszały substancje, z których się składały w otoczeniu. Tam pewne pozostałości były, my się nie będziemy zajmowali. Natomiast te pierwiastki, które znajdowały się w gwieździe, ulegały rozproszeniu. Czyli i tlen wyprodukowany w takiej gwieździe rozpraszał się w jej otoczeniu. Potem no, powstała Ziemia. To było mniej więcej 9,2 miliarda lat od Wielkiego Wybuchu. No na Ziemi też pojawiła się woda, czyli wodór połączył się z tlenem. I to było środowisko, w którym na Ziemi powstało życie, początki życia. Czyli z naszego punktu widzenia pojawienie się wody na Ziemi było bardzo zasadnicze. Bez tej wody nas by nie było. A nie tylko nasi praprzodkowie, bo i różne inne zwierzęta, kilka słów sobie potem powiemy, a między innymi niebieskie żyrafy. Kto z Państwa widział niebieską żyrafę? Jak nikt nie widział, to proszę patrzeć, bo zaraz zniknie. Proszę Państwa, i inne zwierzęta. Czy rzeczywiście wodór mamy w kosmosie? Otóż proszę Państwa, tutaj mamy zarejestrowany jego sygnał. Wysyła on, wodór neutralny, wysyła on falę radiową o długości 21 cm. Czyli woła niejako, hej, to ja wodór, tutaj jestem. Rozkład tam, gdzie są te jasne smugi, to są strefy największego zagęszczenia wodoru. Natomiast tutaj mamy taką strefę, która wydaje się pustą. Ona nie jest pusta. Tu jest jądro naszej galaktyki, bo to jest rozkład naszej galaktyce. Tu jest jądro naszej galaktyki, które zasłania, co jest za nim. Ale przypuszczalnie tutaj też takie mniej więcej mamy rozkład. Wodór oczywiście jest i między tymi smugami, ale tutaj są jego zagęszczenia. Czyli ciągle jeszcze, bo to jest zdjęcie zrobione mniej więcej na początku lat 60., znaczy zdjęcie, tę mapę zrobiono na początku lat 60. i od tego czasu się wiele nie zmieniło do dzisiaj. Proszę Państwa, no a jak wygląda wybuch takiej gwiazdy? To jest oczywiście modelowanie komputerowe, ale proszę zobaczyć. On tam się odbywa w kilku fazach i materia się rozprasza wokół tej gwiazdy. Byłej gwiazdy już wtedy najczęściej. O. Czyli także i tlen, który tam był, a i wodór, którego gwiazda jeszcze nie skonsumowała, rozpraszają się w przestrzeni otaczającej. Dając coś takiego. To jest obłok wodoru, który powstał po wybuchu supernowej. On ma średnicę 23 lata świetlne, czyli promień świetlny z jednego brzegu do drugiego wędruje przez 23 lata z prędkością około 300 tysięcy km na sekundę, a jednocześnie ciągle się rozszerza. Mniej więcej 5 tysięcy km na sekundę. Czyli przez ten czas, co ja o nim Państwu mówię, on się rozszerzył o kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. No dobrze, wodór mamy rozproszony, prawda, w kosmosie, bo jest i ten, który sygnalizował swoją obecność tą falą o długości 21 centymetrów. Tutaj mamy jeszcze obłok wodoru, ale co z tlenem? To jest także pozostałość po wybuchu gwiazdy supernowej i o innych pierwiastkach nie będę mówił, ale na przykład to jest zabarwienie sztuczne, żeby można było rozróżnić, a na podstawie długości fali zostało zidentyfikowane. Oto proszę Państwa, tutaj niebieską barwą zabarwiono
strefy, gdzie jest podwyższona zawartość tlenu. A więc jest znowu potwierdzenie z kosmosu, że po wybuchu supernowej mamy także znaczną zawartość tlenu w produktach wybuchu. Tutaj mamy pokazane, jak pojawiały się, jak odkrywano supernowe w latach 1885-2010. No bo następne pytanie, które się nasuwa, to jeżeli rzeczywiście tlen jest dostarczany przez wybuchy supernowych, no to jak tam gdzieś w jednym miejscu wybuchnie, w drugim miejscu wybuchnie, no to przepraszam bardzo, ale ileż tego tlenu może wyprodukować? Proszę zobaczyć, na górze są podane lata i jak przybywało. Od razu chciałbym powiedzieć, że to nie oznacza, że z czasem, z upływem lat od 1885 roku coraz więcej supernowych wybuchało. Po prostu udoskonaliły się metody obserwacji, więcej ludzi, astronomów obserwowało i te gwiazdy wybuchające oczywiście dostarczały tlenu. Jeszcze raz sobie obejrzymy, żeby Państwo zwrócili uwagę na to końcowe zagęszczenie. A to też i tak, przecież wszystkich w promieniu jakimś rozsądnej odległości nie zaobserwowano. Czyli dostarczanie tlenu jest dosyć znaczącą sprawą, prawda? Nie możemy powiedzieć, że jest go produkowane niewiele i rozpraszane w kosmosie. Prawda? Dużo tego jest. Tam kolory oznaczają typy i tak dalej. No dobrze, ale na razie mamy wodór i tlen w kosmosie. A my mamy wodę na Ziemi. Otóż ta górna część pokazuje nam zaobserwowany rzeczywiście, poza naszą galaktyką co prawda, ale zaobserwowany rzeczywiście taki układ, gdzie rozproszona materia w kosmosie zaczęła się kondensować pod wpływem siły przyciągania. I utworzyła skupisko, które dało młodą gwiazdę, czyli stare gwiazdy wybuchły, rozproszyły materię, materia się skupiła i dała nową gwiazdę. To jest tak zwana protogwiazda i wokół niej pierścień, gdzie kondensują się resztki materii niepochłoniętej przez tę powstającą gwiazdę. A zatem, proszę zwrócić uwagę, materia tej gwiazdy, tej supernowej się rozproszyła, a teraz z powrotem zbiegła się i no to nam przypomina bardzo pierścień Saturna, prawda, w naszym układzie. W tej samej skali tu jest pokazany nasz układ. Proszę zwrócić uwagę, że dzieli się to na takie koncentryczne pierścienie. Co to oznacza? Że materia się skupia, powstają zarodki planet i potem z tego planety. Czyli ten wodór i ten tlen, które były rozproszone i inne pierwiastki, po części skupiły się w nowej gwieździe, a po części w naszej Ziemi. Czyli już wiemy, skąd się wzięły obydwa te pierwiastki na naszej Ziemi, prawda? Jak dawno. Proszę Państwa, to są najstarsze jak dotychczas odnalezione skały na Ziemi. Takie skały nazywają się amfibolitami. Te liczą sobie 4 miliardy 280 milionów lat. To jest w prowincji Quebec w Kanadzie nad Zatoką Hudsona. Prawdopodobnie nieco później, ale więcej niż 4 miliardy lat temu zaczęły się tworzyć pierwsze oceany, czyli woda zaczęła się zbierać w zbiornikach na Ziemi. Ile jej jest? No wiemy wszyscy, że 70,8% powierzchni pokrywają wody. Mają Państwo podane te 1,4 i bardzo wiele zer w tonach, ile to jest. Czyli 1,4 razy 10 do 18 ton wody. Tyle jest w oceanach i innych powierzchniowych zbiornikach wód. Proszę Państwa, większość zbierają morza i oceany. 98,37, no ponad 98%. Jeziora i rzeki to tylko 0,03. Czyli to, co tak lubimy w krajobrazie, to jest mała kropelka wody w stosunku do całości. Lodowce sporo przechowują, 1,6. No i para w atmosferze, ale nie mrzawka, mgła, deszcz, tylko para, prawda? Czyli woda w stanie gazowym. To jest bardzo mało w stosunku do całości, około 1/1000. Proszę Państwa, gdybyśmy z tej ziemskiej wody zrobili kulę, to ona miałaby średnicę 1390 km.
to jest więcej niż na przykład średnica księżyca Plutona. Ten księżyc nazywa się Charon, on ma 1208 kilometrów średnicy. No, jakby to powiedzieć, na Charonie nie byliśmy, trudno nam porównywać, ale średnica tej kuli wodnej, ziemskiej, to byłoby więcej niż odległość z Warszawy do Paryża, czyli bo tam to jest 1368 kilometrów. No już my powiedzieliśmy, że oceany się utworzyły, no i w nich były związki, między innymi jeden ze związków to był metan. No znamy wszyscy, prawda, gaz, którym zapalamy w palnikach w kuchni. To jest główny składnik, tam to jest metan. Czyli jeden węgiel i cztery wodory. To są te nagromadzenia tutaj. No i wyobraźmy sobie taki dialog. Jakaś cząsteczka metanu odczuła, zauważyła, że znajduje się niedaleko tlen. Może wejść w reakcję, prawda? A jeszcze niedaleko był także fosfor. A jeszcze niedaleko był także azot. No i to są właściwie wszystkie składniki, które są niezbędne do tego, żeby utworzyły się aminokwasy, a z nich białka. No i na takiej drodze zaczęły się tworzyć w tym bardzo wczesnym oceanie związki, które, czyli w środowisku wodnym, które potem stanowiły budulec organizmów żywych. Tutaj na temat różnych teorii, jak to się stało, że to ożyło, nie będę się wypowiadał, dlatego że to nie jest tematem naszego spotkania. My mamy mówić o wodzie i w związku z tym przejdziemy od razu już do organizmów żywych. To są z kolei najstarsze znane ślady organizmów żywych na Ziemi. Taka skała nazywa się stromatolitem. To jest skała tworząca się w warunku morskim, w warunkach morskich. Ona powstała ponad 3,5 miliarda lat temu przy współudziale cyanobakterii, a więc nie już jakichś tam aminokwasów czy martwych białek, jeszcze martwych, jeszcze nieożywionych, tylko już organizmów komórkowych. Ona pochodzi z Australii, to nie jest istotne, jak wyglądały te organizmy. Tutaj Państwo mają pokazane współczesne takie. One tworzą kolonie łańcuszkowe, jak Państwo widzą. To jest to z Kani, z gorących źródeł. Natomiast tutaj mamy z tych skał, których wiek został przed chwilą oznaczony, właśnie taki łańcuszek i rysunek, żeby pokazać, jak układały się te poszczególne komórki. A zatem ponad 3,5 miliarda lat temu mieliśmy organizmy komórkowe, które tworzyły kolonie. Oczywiście nie będziemy opowiadali tutaj o wszystkich organizmach, czy chociażby o większości, ale tuż przed Kambrem i w Kambrze była taka jakby eksplozja rozwoju organizmów. Ciągle w środowiskach morskich. Te organizmy nie były z naszego obecnego punktu widzenia nieraz bardzo osobliwe. Bo proszę zobaczyć, no to nazwano to opabinia i mamy takie stworzonko, które przy pomocy tej części, nazwijmy to ogonkiem, poruszało się. To były jakieś odczuwające twory, nie wiemy czy na pewno oczy, ale było ich 5, a na takiej trąbce tutaj była buzia i tym się pożywiało. Dosyć osobliwe, niestety wyginęły bez potomstwa. Na podstawie tego odcisku, między innymi w skale, to stwierdzono. Cały czas mamy wyłącznie organizmy żywe w środowiskach morskich, oceanicznych, wodnych. Tak było aż do ordowiku, który zaczął się 485 milionów lat temu i wtedy organizmy żywe zaczęły wychodzić na ląd. Ciasno im się zrobiło, miały kłopotliwych sąsiadów, nie wiem, ale zaczęły wychodzić na ląd. Najwcześniejsze były to wątrobowce. To jest współczesny wątrobowiec, to nie są jego oczy, to są kolejne fazy rozwoju. I one produkowały, inne mchy także zaczęły się pojawiać, produkowały zarodniki. Tu mamy zarodnik właśnie pochodzący już rośliny lądowej, nie morskiej, pochodzący z ordowiku. Czyli pierwszy krok na ziemi, prawda? Na lądzie.
pierwszy krok z morza. Było wiele oczywiście różnych organizmów, ale owady się pojawiły na lądach także, ale może przejdźmy w tej chwili raczej do naszych bardziej bezpośrednich potomków, bo od owadów się nie wywodzimy. Proszę Państwa, ryby z powodów różnych, na przykład płytka zatoka, odcięta, woda wyparowała, no i ryby się ratowały. Te, które miały płetwy, takie jak te, czyli z takich promieni kostnych, no nie wykształciły przyborów, członków do chodzenia po lądzie, ale to się nazywały ryby promieniopłetwe, ale były inne, które miały taką konstrukcję płetwy, trzonopłetwej, tak zwane ryby trzonopłetwe, i z nich wykształciły się łapki. Prawda? To jest pokazane, z jakich kości tutaj, jakie powstały w wyniku tego rozwoju. Ryby trzonopłetwe potrafiły zacząć pełzać. Trudno jeszcze powiedzieć chodzić. Wyobrażamy to sobie w ten sposób. Pełzać po lądzie, żeby na przykład z tego wysychającego małego zbiorniczka przy plaży przepełznąć do lądu. A potem zaczęło się odwrotnie, bo poszukiwanie pożywienia, bo jakieś inne sprawy. Czyli kolejny rodzaj zwierząt zaczął emigrować ze swojej ojczyzny, można powiedzieć, ze zbiorników morskich. Bardzo to jest podobne na przykład do płazów. Tutaj mamy dzisiejsze traszki, a oprócz tego także płazy, żaby, ropuchy, kumaki, grzebiuszki. To wszystko żyje, jakby to powiedzieć, i w wodzie, i na lądzie. Rozmnażają się w wodzie. Żaby oczywiście. Proszę Państwa, zostaje skrzek, prawda? Ze skrzeku rodzą się kijanki i to jest ten etap wodny. Ale na przykład już ropucha, kiedy jest dojrzała, porzuca środowisko wodne, wraca tylko, żeby się rozmnażać, składa skrzek i znowu wychodzi na ląd. Czyli w zasadzie tryb życia lądowy, tylko pierwszy etap, ten niemowlęcy i proszę Państwa, rozmnażanie. To zachodzi w środowisku wodnym. Bez lądu, ale także i bez wody nie mogą się obyć inne zwierzęta. Na przykład krokodyle i ich krewniacy. Te z kolei przebywają w wodzie, ale jajka składają na lądzie. Żółwie także. W ten sposób się rozmnażają. Są tam pewne takie, które w środowisku wodnym czy bardzo mokrym, ale w zasadzie na lądzie. Czyli one wyszły na ląd, ale wróciły do wody i tylko rozmnażają się na lądzie. To są gady. O nas co można powiedzieć? Jakie są pozostałości po wodnym etapie rozwoju u nas? Proszę Państwa, no choćby zawartość wody w naszym organizmie. W moim organizmie to jest około 60%. To jest woda. U Państwa również. A u niemowląt jeszcze więcej. Około 75% masy organizmu to jest woda. I dzięki tej wodzie on działa. Tutaj ja tylko przytaczam przykłady. Mianowicie woda przenosi pożywienie jako roztwór i zawiesinę. Jest środowiskiem trawienia. Przenosi tlen zarówno jako roztwór, jak również jako zawiesinę, krwinek, prawda? Czerwonych ciałek. Wydziela niezbędne substancje jako roztwory, wydziela zbędne substancje jako roztwory i zawiesinę. Wydalamy przez pot, przez mocz, przez kał, też dzięki środowisku wodnym. Inaczej to nie mogłoby opuścić naszego organizmu. Utrzymuje sprężystość tkanek, prawda? Jak ruszamy ręką, to nam się to nie przelewa, tutaj te mięśnie i tak dalej. Dlaczego? No bo woda dzięki osmozie utrzymuje sprężystość tkanek. To, że my się nawzajem widzimy, to też dzięki wodzie, bo w naszych gałkach ocznych jest żel wodny, prawda? Środowisko, w którym odbywa się wędrówka promienia. Chłodzi organizm. Jak się pocimy, to po części, żeby wydzielić zbędne substancje, ale tak, żeby ochłodzić organizm. Nawilża wnętrze nosa i oczu.
jeżeli na pustyni znajdziemy się w zupełnie suchym środowisku, a to się zdarza, na przykład najbardziej sucha to jest chyba pustynia Mojave w Stanach Zjednoczonych, to tam, jak się wysiądzie z samochodu klimatyzowanego, oczy zaczynają boleć, bo wysychają gałki oczne. W uszach czujemy ból, bo tam też jest wilgotno i wtedy nie boli. W nosie też wysycha i też zaczyna nas bardzo boleć. Nie mówiąc o tym, że przestajemy odczuwać wonie, bo wnętrze nosa nam wysycha i tak dalej. No i umożliwia działanie układu nerwowego, bo dzięki czemu przenoszone są impulsy? Dlatego, że układ nerwowy może jest przewodnikiem w osłonie izolującej. Impulsy elektryczne wędrują przewodnikami, dlatego że tam jest roztwór wodny. Tam współdziała wapń, sód, potas, jony wapnia, sodu i potasu, ale w roztworze wodnym. Inaczej ja brałbym to i nie wiedziałbym, że mam coś w ręku, prawda? Wziąłem i się... Dwa słowa o budowie cząsteczki wody, proszę Państwa. Myślę, że Państwo to wiedzą, jest tylko przypomnienie. Mianowicie, mamy tlen z powłoką elektronową, ale tam są dwa puste miejsca na ostatniej powłoce, na ostatniej podpowłoce. I tam lokują się elektrony, których użycza wodór. Prawda? Tutaj mamy wodór, elektron wędruje do tlenu. Ale oczywiście wtedy tlen uzyskuje ładunek ujemny, proton, bo zostaje tylko proton tutaj, ma ładunek dodatni, się przyciągają. Z tym, że położenie tych dwóch protonów jest takie, że jeżeli poprowadzimy przez nie kąt ku środkowi, prostą ku środkowi jonu tlenowego od jednego, od drugiego, to kąt między nimi będzie 104,45 stopnia. Jakie to ma konsekwencje? Oczywiście, tu przewaga ładunku dodatniego, protonów, a tu przewaga ładunku ujemnego, elektronów na zewnętrznych powłokach. Czyli otrzymujemy dipol. Otrzymujemy dipol. I to jest bardzo ważne, bo gdyby tak było, to byśmy nie mieli dipolu, prawda? Taka nie jest konstrukcja cząsteczki wody. Jakie to ma konsekwencje? Że cząsteczki wody zaczynają się przyciągać do ujemnego końca dipolu, przyciągany jest dodatni, a do dodatniego ujemny. Ja we wszystkich tu już nie nanosiłem tych plusów i minusów, ale woda ma taki uporządkowany, to nie jest kryształ oczywiście, ale ma uporządkowany układ cząsteczek. Nie idealnie, ale do pewnego stopnia uporządkowany. Co to powoduje? Że ma duże ciepło właściwe, żeby podnieść temperaturę wody o określony interwał w stopniach, to trzeba dostarczyć dużo ciepła. No bo podniesienie temperatury, co to jest? Zwiększenie drgań cząsteczek, prawda? A tutaj te drgania są hamowane przez to przyciąganie i dlatego potrzeba więcej energii, żeby podnieść temperaturę. Czyli duże ciepło właściwe, duże ciepło parowania, bo też trzeba dostarczyć dużo energii, żeby te związane silnie cząsteczki oderwały się od całości. Duże ciepło zamarzania i topnienia, bo jest przebudowa, której też ten układ stawia opór. No i te cząsteczki wody rozrywają wiązania jonowe w związkach chemicznych. Dzięki temu właściwie żyjemy, bo nasza konstrukcja jest taka, że szereg reakcji w naszym organizmie odbywa się na zasadzie reakcji jonowych. Jak to wygląda? Tu mamy chlorek sodu, prawda? O, sód, chlor. No i jak się zbliżą cząsteczki, to do ujemnego, chlor, sód, przejęzyczyłem się, chlor, sód, to dodatnią stroną zbliżają się dipolu do ujemnego ładunku, czyli do chloru, a ujemną stroną do dodatniego i rozrywają. I mamy jonizację, prawda? Duże ciepło właściwe. Jak jesteśmy nad zbiornikiem wodnym, to się robi tak nam przyjemnie chłodno, prawda? Dlaczego? No bo woda pochłania dużo ciepła z powietrza. Ląd mniej, a poza tym ląd się rozgrzewa, jeszcze podgrzewa powietrze. A woda ciągle pochłania, bo ma to duże ciepło właściwe. Duże ciepło parowania, dzięki czemu zbiorniki wodne, nawet płytkie, parują stosunkowo powoli, nawet w czasie ciepłych okresów. Bo musi być dostarczone dużo ciepła, żeby woda wyparowała.
duże ciepło krzepnięcia. Nawet przy stosunkowo znacznym spadku temperatury nawet płytkie zbiorniczki nie zamarzają od razu do dna, co ma duże znaczenie, do czego zwrócimy za chwilę. Duże ciepło topnienia. Lód topnieje, pobiera ciepło z powietrza, które się wychładza i powstaje mgła, prawda? Ta mgła potem się przenosi gdzieś tam na ląd, zasila rośliny, które zaczynają wegetację. To jest mniej więcej ten okres, który się teraz skończył, bo jeszcze niedawno był lód na zbiornikach. No i na przykład takie przyjemne owady jak narcyniki mogą biegać po wodzie, bo ten mechanizm przyciągania się cząsteczek powoduje duże napięcie powierzchniowe. Czyli dla lekkich, wiemy, że na wodzie możemy położyć igłę, prawda? I ona nie zatonie. Dopiero jak pochylimy tak, że koniec igły przebije, no to zatonie. Właśnie z powodu tych dipolowych cząsteczek wody. Kiedy spada z jakiejś powierzchni woda, tworzy się taka bardzo fantazyjna rzeźba. Oczywiście można to rozpatrywać w kontekście estetycznym, bardzo przyjemnie patrzeć na takie ładne kształty, ale jednocześnie bardzo to zwiększa kontakt z wody z powietrzem. Powietrze się rozpuszcza i rybki, które za takim wodospadzikiem sobie płyną, mają tlen w wodzie, prawda? Tutaj to widać też, że woda jak spada, najczęściej się robi tak, żeby były to cienkie strumienie, bo wtedy zwiększa się, te strumienie się ładnie utrzymują, bo zwiększa się kontakt wody z powietrzem. No i w temperaturze 0 stopni ona ma gęstość, woda ciekła, 0,398, a lód 0,9167 grama na centymetr sześcienny. Co oznacza? No lód pływa po wodzie, wiadomo, krapi, wszyscy wiemy. Ale jednocześnie oznacza to, że tworzy się ta warstwa lodowa na powierzchni, prawda? A pod spodem zostaje woda. A lód jest całkiem niezłym izolatorem termicznym. Czyli on jednocześnie utrudnia zamarzanie, prawda? Bo wychładzanie. No i dzięki temu co się dzieje? No, że w zbiorniku wodnym mogą przetrwać zimy organizmy żywe, bo inaczej by wszystkie zamarznięte w lodzie wyginęły. Woda też niszczy. Tutaj mamy pokazane, jak woda spływająca wiosną z lasu, tam z opadów stopniającego śniegu, jak wyryła taki wąwozik w piasku. No ale woda nie tylko w piasku. Tutaj mamy z kolei pokazane. Woda ma aktywność chemiczną także podczas zamarzania, jak wiemy, rośnie jej objętość. I jeżeli skała jest ziarnista, to ona to, co skleja ziarenka, może rozpuszczać, a jednocześnie jak tam wniknie, to kiedy zamarza, to wypycha te ziarenka. One wypadają. No i tutaj mamy właśnie taką skałę składającą się z ziarenek, posklejonych ziarenek wielkości piasku, rzeczywiście piasku. Pierwotnie to była jednolita powłoka, a zostało tyle erozja, prawda? Wodna. Może też rozpuszczać wapień dzięki reakcjom z dwutlenkiem jednocześnie węgla. No to wiemy też, że to jest, są zjawiska krasowe. No i takie ładne krajobrazowe formy też dzięki niej otrzymujemy. To jest Podzamcze, czyli tam, gdzie jest zamek Ogrodzieniec. Kras wapienny. To się nazywa Trzy Siostry. No jak widać, te Trzy Siostry są różnej szczupłości. To z kolei jest w granicie wycięty wąwóz, który, kamieńczyk, niedaleko Szklarskiej Poręby w Karkonoszach. Proszę Państwa, szerokość wąwozu waha się od 3 do 15 metrów. Tam, tak jak jest pokazane, to za nami jest wodospad. I głębokość do 25 metrów, niemal pionowe ściany o wysokości 25 metrów. To jest oczywiście nic w porównaniu na przykład z kanionami, kanionem Colorado czy coś takiego, ale pokazuje nam bardzo ładnie, że wzdłuż pionowych ścian nawet może erozję i wymywanie przez wodę zachodzić. A tu jest pokazane, jak skały się różnicują, jak są zróżnicowane, ich odporność na erozję wodną. Proszę zobaczyć, bardziej twarde, zwięzłe skały dają, dłużej się opierają, a tutaj były mniej zwięzłe i może to wymyło. Czyli bardzo silny czynnik erozyjny i transportujący.
woda w górskich potokach potrafi półmetrowe i większej nawet wielkości bloki transportować, tocząc je. Transportuje bardzo łatwo żwir, tutaj przy spokojniejszym przepływie nagromadzony. To z kolei Wisła w Warszawie. To jest ta łacha widoczna z mostu Poniatowskiego. Piasek przynosi bardzo ładnie. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj są nawet zapisane zmiany poziomu wody. W kopalnych formach też możemy w niektórych miejscach odczytać takie zmiany poziomu wody. No a tutaj już zdjęcie satelitarne. Cała ta duża delta Nilu jest zbudowana z iłu przyniesionego przez Nil. Przez wodę przyniesionego, czyli woda niszczy, ale woda buduje jednocześnie ląd. Wspominaliśmy, że wapienie mogą się rozpuszczać, nie tylko rozpuszczać, może się potem to, co zostało rozpuszczone, wytrącać. No i przychodzimy do jaskini i mówimy, o jak to ładnie, prawda? Czyli woda ma poczucie estetyki. To są boskowskie dolomitowe jaskinie. Proszę Państwa, w wodzie nie tylko w takich formach z wody, nie tylko w takich formach naciekowych tworzą się interesujące formy. Żyje tam bardzo wiele organizmów w morzach, które wychwytują różne substancje z wody, woda im je przynosi, a one z tego budują swoje szkielety, swoje osłonki i czasami jest tego bardzo dużo. Ja to taki największy przykład pokazuje tak zwaną wielką rafę koralową i fragment na tym znaczku jest pokazany. Długość tej rafy to jest ponad 2000 kilometrów. Organizmy morskie czerpiąc węglan wapnia z wody, koralowce, zbudowały taką olbrzymią konstrukcję. 2000 kilometrów długości, szerokość jest zmienna od 2 do 150 kilometrów, a miąższość ponad 500 metrów. Powierzchnia około 344 tysięcy kilometrów kwadratowych. Większa niż powierzchnia Polski. Bo Polska to jest 312, prawda? Licząc okrągło tysięcy kilometrów. Objętość to jest 180 tysięcy kilometrów sześciennych. Tyle węglanu wapnia woda przyniosła organizmom głównie koralowym, ale nie tylko, bo tutaj mają Państwo całe zespoły zwierząt, które żyją w wodzie, na takich rafach koralowych. Już nie będziemy sobie tutaj wyliczali, jakie to zwierzęta, ale jak Państwo widzą, bardzo urozmaicone. Wiele z nich, jak małże, jak ślimaki, też wychwytują z wody na swoje pancerze węglan wapnia. Inne jeszcze substancje, które wytrącają się z wody. Gips, bardzo cenny surowiec, prawda? To są takie wielkie kryształy, one mają tutaj około 1,20 m długości. Nie jest on najwyższy. W Polsce najwyższe mają ponad 3 metry wysokości, takie pojedyncze kryształy gipsu. Limonit, najwcześniej używana ruda żelaza, też wytrąca się z wody. Na powierzchni ziemi ruda bagienna, ruda łąkowa. Hematyt, czyli to jest też tlenek żelaza, Fe2O3, wytrącał się też w morzach, w bardzo starych morzach, tak mniej więcej masowo, to około, zakończył się ten okres masowego wytrącania około 2 miliardy 1,8 miliarda lat temu. No i sól oczywiście, też z wody morskiej się wytrąca. Bez wody morskiej nie posolilibyśmy sobie ulubionej potrawy, tak? Proszę Państwa, piasek jest skałą luźną. Tutaj mamy pokazany piasek, ale woda potrafi rozpuszczać nawet kwarc, który jest bardzo trudno rozpuszczalny. I potem on z niej krystalizuje. Tutaj już mamy posklejane ziarenka piasku, czyli piaskowiec. A tutaj jest preparat, cienki preparat mikroskopowy, preparat z tej skały zrobiony o grubości około 0,02 mm. No i mamy ziarenko piasku tutaj pokazane, o tym zarysem. To jest nie sztuczne, to jest naturalne. I proszę zobaczyć. Woda krążąca w porach między ziarenkami piasku spowodowała dokrystalizowanie, o tutaj to, co do tych ścian płaskich sięga, o, prawda, kwarcu. I to skleja ziarenka i z piasku nam się robi piaskowiec. A zatem przedtem mówiliśmy, że woda niszczy skały, ale tutaj widzimy, że ona tworzy też. Proszę Państwa, woda potrafi wnikać bardzo głęboko. Tam się ogrzewa, wypływa, robi gorące źródła wtedy, gejzery. I z tego krystalizuje bardzo wiele minerałów, niektóre użyteczne. To mają tylko Państwo przykłady. To są minerały, to jest minerał pierwiastków ziem rzadkich. Kryształ, który został znaleziony u nas w Karkonoszach.
To też z karkonoszy, eulityn, minerał bizmutowy. Wchodzi w skład od bizmutu i tak dalej. To są tylko przykłady. Czyli z tych gorących roztworów wodnych, z substancji, które one wymyły w czasie swojej wędrówki w głębi ziemi, tworzą się minerały użyteczne. No i jak wypływają, to są cieplice też, prawda? To są gorące źródła. Okama w Japonii, naokoło śnieg, a my możemy kąpieli zażywać, bo wypłynęła gorąca woda. Wiatr powoduje falowanie i rozbija wodę na drobniutkie kropelki. A także woda spadająca, tutaj mamy takie zdjęcie, o, prawda? A także woda, która spada z wodospadu, też rozpyla się, tworzy się tak zwany aerozol wodny. Czy to nam jest jakoś użyteczne? Tak, proszę Państwa. Przy wodospadzie bardzo dobrze się oddycha, tak? Bo te kropelki wody powodują, że nasze płuca mają lepszą aktywność, łatwiej się oddycha, przyjemnie nam jest. No a poza tym, jak osiadają na skórze, a dzień gorący, no to one chłodzą troszeczkę, bo ta woda osiada na skórze i wyparowuje. Duże ciepło parowania wody zabiera ciepło z naszej skóry i nam się robi przyjemniej. Proszę Państwa, to jest typowa kropla aerozolu wodnego, to jest około 1/10 mm średnicy. Prawda? No i jeżeli to jest woda morska, to ona ma więcej rozpuszczonych substancji. Jeżeli rzeczna, to mniej. Tutaj, jeżeli taka kropla wyparuje, która się unosi tam w powietrzu, to nie oznacza, że te substancje, które w niej były, od razu łup na ziemię. To jest w tej samej skali, tylko oczywiście nie będzie to sześcianik, tylko to będzie pył. Ale taka ilość z takiej kropli wody pozostaje substancji w niej rozpuszczonych, już wysuszonych z wody morskiej, a taka z rzecznej. Ale jak idziemy nad morzem i chcemy się nawdychać jodu, to wcale nie musi być akurat aerozol wodny, bo może być ten aerozol, ale już pozostałości po wyparowaniu wody i też nam dostarcza jodu do organizmu, prawda? No oczywiście z dala od morza to są tężnie, gdzie solanka wydobyta z ziemi spływa, rozbija się na kropelki, też tworzy aerozol. Wiedzą Państwo przecież, że to ma działanie lecznicze, prawda? Czyli taki roztwór wodny jest jednocześnie lekiem. O, tutaj jest pokazane. Woda spływa, kropelki się rozbijają, tworzy aerozol i leczymy się. To jest w Konstancinie, tam to było w Ciechocinku. W Konstancinie zresztą jest takie urządzenie produkujące taki aerozol. I tam przychodzą kuracjusze, siadają na tych ławkach i wdychają ten aerozol. W Konstancinie ta woda jest wydobywana z głębokości około 1600 metrów, to jest solanka, która ma bardzo liczne pierwiastki śladowe. Chmury. No też nie sposób pominąć chmur, prawda? Już niedługo będę kończył. Oprócz tego, że niosą wodę, to też osłaniają ziemię od promieniowania słonecznego. W wielu przypadkach od nadmiaru promieniowania słonecznego. No i przynoszą deszcz. Deszcz nie tylko zasila wodą rośliny, nasze źródła wodne, prawda? Ale zbiera różne składniki z powietrza. Mówiono, że woda deszczowa taka czysta i można ją pić. Nie, proszę Państwa. W niej jest rozpuszczonych bardzo wiele substancji, które w czasie spadania kropli deszczu się rozpuszczają i także wychwytuje pył. Tutaj jest akurat pyłek roślin iglastych. Czas kwitnienia sosen był w kałuży. To woda wyłapała z powietrza, czyli deszcz jest też czynnikiem przeciwuczuleniowym. Proszę Państwa, woda z opadów jest bardzo, czy z topnienia śniegu, jest bardzo dobrze przechowywana w mokradłach. W swoim czasie uważano, że mokradła należy wysuszać. To tak jakbyśmy sobie po trochu podawali truciznę. Nie należy. One poprawiają klimat. Nie każdy musi lubić mokradła. Ale jak one są, to każdy z nich skorzysta z poprawy klimatu. Podobnie jest z rzekami roztokowymi. To jest Wisła koło Góry Kalwarii. Szeroko rozlana, płynie powoli i dostarcza wody do atmosfery, a jednocześnie ochładza powietrze. Najgłupszy pomysł, powiem to wprost, jest taki, jakbyśmy próbowali uregulować Wisłę i zrobić z niej kanał, gdzie woda szybciutko podąża do Bałtyku.
Jeszcze lepiej pył wychwytują śnieżynki. No i oczywiście w lodowcach, one z nich powstają lodowce i gromadzi się też bardzo wiele wody. Magazynują bardzo wiele wody i to często przez długie okresy. To jest z Alp, też lodowce, pokrywa śnieżna i lodowiec spływający tą doliną. Na nasze tereny nasuwał się kilkakrotnie lodowiec. Tutaj dla nas najważniejszy był przedostatni i ostatni. Dlaczego? Bo przyniósł bardzo różne materiały. Między innymi ze Skandynawii bloki granitowe. To jest przykład takiego bardzo dużego, który w piasecznie jest, nazwany jest mazur. On waży około 115 ton, ale i małe. Między innymi dlatego nasi przodkowie mogli chleb jeść, że lodowiec, czyli lód wodny, przyniósł tutaj głazy ze Skandynawii, bo z nich robiono żarna, zarówno ręczne, jak i dla młynów wodnych, czy dla wiatraków. Poza tym materiałem, innego materiału u nas nie ma, z którego można byłoby zrobić żarna, mielące mąkę albo produkujące kaszę. I taki jest związek między lodowcem a naszą kromką chleba, tak? No i cywilizacje się rozwijały nad rzekami, bo tam były tereny, gdzie można było uprawiać rośliny, prawda? Tutaj mamy pokazane nawadnianie, uprawy ryżu. To jest XVIII wiek przez Chińczyków. Oni tutaj chodzą sobie, o, prawda? A tędy przez te poprzeczki przenoszona jest woda i nalewana na pole. No, do mycia i kąpieli też używamy wody. Większość przynajmniej z nas, nie? Pić też możemy wodę i to jest ta podstawowa substancja. Mam nadzieję, że to, co jest tam, ta pani pije, to jest woda. A jeżeli nawet nie woda, to też jest ten duży udział wody. Zwierzętom woda jest potrzebna. Już w szczegóły nie będę wchodził, prawda? Niektóre ssaki częściowo albo całkowicie wróciły do życia wodnego. Tutaj mamy wydrę. Ona szuka pożywienia w wodzie, tam bardzo chętnie, pięknie pływa. No a takie, które na stałe wróciły po etapie lądowym, to są wieloryby na przykład i delfiny. Częściowo hipopotamy, foki, prawda, które potrafią wychodzić i wiele ptaków. Jako przykład tutaj pozwoliłem sobie te bardzo ładne mandarynki, kaczki mandarynki pokazać. Owady także piją wodę. Nie zawsze sobie to uświadamiamy, ale owady także piją wodę. Tutaj jest pokazane to na zdjęciu właśnie ze skansenu w Sierpcu. No i proszę państwa, gospodarcze zabiegi. Pojenie krów, to jest stare zdjęcie. Pranie w rzece. Wodę wydobywano, zaczęto wydobywać, przekonano się, że głębiej w ziemi jest czyściejsza woda niż na powierzchni. I zaczęto wydobywać przy pomocy studni. To jest rekonstrukcja studni bardzo starej, neolitycznej. Obudowa z gałęzi wikliny i obmazanej gliną. Tutaj mamy takie dawne urządzenie wyciągające żuraw. Wodę rozwożono beczkowozami. W Tomaszowie rozwożono z tak zwanych niebieskich źródeł. One są w tej chwili zielone, ale dawniej miał błękitną wodę i dlatego jest ten beczkowóz niebieski. No inne rodzaje studni, tutaj w zamku, to po prawej stronie, prawda? Taka, która naraz pozwalała wyciągnąć dużą ilość wody. Takie studnie robiono w zamkach. Dlaczego? Bo jak wróg zaatakował, było bardzo duże niebezpieczeństwo pożaru, a woda gasi pożary, prawda? Więc naraz mogło być potrzebne bardzo dużo wody. Tutaj z kolei jest tak zwana piękna studnia w Nysie, która jest, to, ta obudowa jest zabezpieczeniem przed zatruciem. W czasie jednej z wojen metodą walki było zatruwanie wody w studniach. I to właśnie zabezpiecza przed tym, a to wieża ciśnień. Najstarsze urządzenie pozwalające na, właściwie nie najstarsze, drugie w kolejności, na to, żeby zrobić wodociągi i krany, prawda? Bo tutaj był zbiornik na górze i woda pod ciśnieniem spływała do zabudowań. A to akwedukt rzymski, to jest to pierwsze urządzenie, które pozwalało na dostarczanie wody wodociągami w miastach. Proszę państwa, Pont du Gard, Konim we Francji, długość 50 km i na tych 50 km spadek jest tylko 17 metrów. Czyli proszę państwa, na kilometrze różnica poziomów 34 centymetry. Teraz nie byłoby chyba łatwo zrobić taką konstrukcję.
A to z kolei tak zwane dobre źródło w Karkonoszach, bo woda wypływająca ze źródeł często jest właśnie znacznie lepszej jakości, ze źródeł w skałach, niż taka pobierana ze studni, czy z płytkiej, zwłaszcza studni, czy z rzeki. Pożywienie woda dawała, prawda, ryby inne. Mosty budowano, czasami takie, a czasami zupełnie inne. Te inne to Państwo znają. Ale tego mostu już nie ma, to jest nad rzeką Apurimak w Andach. Apurimak to znaczy Bóg przemawia. Miał 90 metrów długości i liny, bo to był most linowy, miały 40 centymetrów średnicy. Naprawiany był co dwa lata. Na brzegu była wioska, której mieszkańcy zajmowali się tylko konserwacją tego mostu. Most już nie istnieje. Przechodzić nim można było tylko do południa, bo po południu wzdłuż wąwozu, wyciętego zresztą w skałach przez wodę także, wiał bardzo silny wiatr i było to niebezpieczne przechodzenie. Po wodzie także wędrowano, prawda, rzekami, to już jest ujście do Dunaju, prawda, świetne drogi do wędrówki, chociaż czasami niebezpieczne, tak jak tutaj. No i pierwszy silnik, poza własnymi mięśniami, ludzkości, kołowodne. Do tej pory wykorzystywane w różny sposób. Woda spływa i powoduje obrót. To jest tak zwane koło nasiębierne. Jeżeli woda by trafiała mniej więcej na wysokości osi, to byłoby śródsiębierne, a czasami woda płynęła na dole i to było koło podsiębierne. No, w zależności od tam potrzeb różne budowano. Tutaj mamy młyn, który był zbudowany na łodziach. Pływał sobie po Pilicy. Jak gdzieś w jednym miejscu, napędzany kołem wodnym, oczywiście ten mechanizm był tutaj, jak w jednym miejscu już wszystko było zmielone, wtedy łodziami przeciągano w inne miejsce i tam mielono zboża. No, nowsza wersja koła wodnego to jest turbina, często napędzana właśnie wodą, a no, pierwszy mechaniczny pojazd to był pojazd z silnikiem parowym. Czyli parowozy napędzane parą wodną. Obecnie jakby wersją rozwojową są turbiny parowe. Proszę Państwa, no i jeszcze doznania estetyczne, różnego rodzaju fontanny. Tutaj też to wysokie napięcie powierzchniowe powoduje, że ta woda daje się ułożyć przez odpowiednie ukształtowanie wypływu w taki ładny wachlarzyk, który jeszcze dodatkowo ma piękny wzór. Po lewej stronie, jak dotychczas najwyższa fontanna na świecie, wyrzuca wodę na wysokość 140 metrów. To jest Jet de Genève, czyli silnik odrzutowy, odrzutowiec Genewy, prawda? Wyrzut, ale wyrzut to po polsku ma troszeczkę inne znaczenie. A przy wylocie ma prędkość 200 km na godzinę. Jak całkiem niezły pociąg. I to już jest nie taka okazała fontanna, ale pięknie widać tęczę. To jest w tak zwanym Parku Norweskim w Jeleniej Górze. Czyli możemy mieć i takie wrażenia estetyczne. No jak przeszliśmy do tęczy, to tutaj jeszcze chciałem pokazać na zakończenie podwójną taką. Tu lepiej może widać. Jedna tęcza, a tutaj tęcza tak zwana wtórna. Drugi łuk. I jak ona powstaje? No pada promień światła białego, rozszczepia się, odbija i wychodzi, ale zwróćcie uwagę, tu mamy fiolet na górze, czerwień na dole, a tu mamy czerwień na górze, fiolet na dole. Nic nie jest zafałszowane. Tak jest rzeczywiście. Dlaczego? Dlatego, bo to jest od wielu kropli pochodzi, prawda? No i mamy tak, że od wyższych kropli do naszego oka promienie fioletowe nie trafiają, i te wszystkie inne, tylko od tych najwyższych, które nasze oko dostrzega, trafiają promienie czerwone. Natomiast od tych najniższych, które nasze oko dostrzega, trafiają promienie fioletowe. A ze wszystkich pośrednich kropelek trafiają promienie pośrednie. I dlatego tęcze widzimy z odwrotną sekwencją barw, niż one wychodzą z kropli. To jest tęcza pierwotna, bo tęcza wtórna ma też ma odwróconą kolejność barw w stosunku do tęczy pierwotnej, ale też w stosunku do tych wychodzących ma odwróconą kolejność barw. Jeżeli przy dolnej powierzchni kropli trafi promień, to on przechodzi tak i daje tę tęczę wtórną. No i na koniec zatrzymaliśmy się w kałuży. Dziękuję bardzo.